Cześć, witajcie, z tej strony Dekamoc i witam was w odcinku Top 10 trafów moich widzów tygodnia. I na samym początku chciałem jeszcze powiedzieć, jeżeli chcecie, żeby wasz traf bądź coś tego typu pojawiło się w kolejnym odcinku, zapraszam na grupę mobilni Kamosa, tam możecie oczywiście mi podesłać bądź wstawić, ja co jakiś czas stawiam post, gdzie możecie wstawić wasze trafy i tak pojawicie się w odcinku. Przejdźmy do numeru 10. Na miejscu 10 jest Maciu.pl i jego trafiony Thiago Silva. Jego cena waha się pomiędzy, no powiedzmy, 600 a 630 tysięcy, ale jak wczoraj patrzyłem, był warty 625, także gratuluję i przejdźmy do numer 9. Na miejscu 9 jest ponownie Maciu.pl. I tutaj, jak widzimy, trafił Team of the Season Malcolm. No, w sumie spoko traf. Cena jest to 850 tysięcy. Czemu nie? Fajny traf. No i gratuluję, no co mogę więcej powiedzieć. Kozak. Na miejscu 8 jest Matix Matt, który trafił Paulo Dybale, bądź Dybale, jak kto woli. Jego cena jest to, no, delikatnie ponad milion. A dokładniej 1,035 mln, także no pierwszy zawodnik, który idzie już ponad milion, ładnie, gratuluję i co, i przejdźmy sobie do kolejnego, a nie różni się jakoś dużo. Ponieważ na miejscu 7 jest to znowu Maciu.pl, który trafił również Paulo Dybale, bądź Dybale, ale dodatkowo jeszcze końcy, dlatego no ten założyłem tak, o. Cena jest niby taka sama, bo patrzę na tylko kartę Elite, ale dałem to na miejsce 7 z racji tego, że są jeszcze coinsy i trening XP, XP. No, także, wow, już trzeci raz jesteś w tym odcinku, gratuluję. Kozak kart trafiasz, wow. Na miejscu 6 jest ponownie Matix Matt, ale tym razem trafił on Alissona, 87 overall. Cena jest to prawie 1,100,000, także dosyć dumna sumka. Wow, kolejny raz Matix Matt, chyba tylko ci dwaj, nie no, będzie ktoś jeszcze, ale to zaraz. Także przejdźmy do kolejnego, gratuluję. I teraz przejdźmy do miejsca 5. Na miejscu 5 pojawił się Adam Szy, dlatego nie chcę podawać nazwiska z racji tego, że to jest w sumie dosyć prywatne. Trafił on Gabriela Jesusa, 85 overall. Akurat można się zdziwić, jego cena przekracza 1,5 miliona, ponieważ teraz wszyscy budują te składy na weekend i no, jakby to powiedzieć, taka karta Elite 85 overall może być droga. Także gratuluję, taki przeciętny zawodnik, a taka cena, wow, no ciekawie. Także kozak i przejdźmy do miejsca 4. Miejsce 4, znowu Matix Matt, tym razem trafił on Thibaut Courtois. Można tak odmienić, chyba tak, nieważne. Cena waha się, znaczy cena jest to 2 miliony, ponad 2 miliony 100 tysięcy. Wow, też niezła sumka, 89 overall, no powiem ci, że dosyć jeszcze dużo wart jak na taki overall, ale może cena za niedługo spaść. Także no nie wiem, ale gratuluję jak najbardziej, no nie każdy potrafi trafić Courtois. Ładny traf, naprawdę. Przejdźmy do trzeciego miejsca. Na miejscu 3 jest to znowu Maciu.pl, po prostu, nie wiem, man of the odcinek. Trafił on Sergio Busquetsa, gratuluję, cena powyżej 3 miliony, ale to nie jest to takie równe, nie jest to takie miejsce, które przebiera, ponieważ jest to ex aequo również na tym samym miejscu, ale ustanowiłem to na miejsce 2, jest trójkąt, trafił on również Sergio Busquetsa, ta sama cena, gratuluję, no w sumie kozak trafić takiego Busquetsa. Gratuluję jak najbardziej obydwu osobom i 90 overall, nice. Przejdźmy do kolejnego. Miejsce pierwsze jest to... Na pierwszym miejscu jest to Christian. Znowu nie chciałem podawać nazwiska. Jest to Petit. Tak, trafił z Icon Packa Petita. Gratuluję oczywiście. No,
W sumie też go kiedyś trafiłem, ale oczywiście jest on bezcenny, ponieważ jest niesprzedawalny. No niestety, szkoda, że nie jest sprzedawalny. Z chęcią bym chciał wiedzieć, ile on jest wart, ale gratuluję również. 85 overall petit, czemu nie, można trafić. No i gratuluję. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, 30 łapek, kolejny odcinek i co? W sumie... Cześć!